Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Otylusia Akwarystyka. W związku z tym, że przyszły teraz do nas ciężkie czasy, że siedzimy w domu, mamy kwarantannę i dużo czasu wolnego, tyle tego czasu jest, że można było te filmiki klepać i klepać. Tu ja nie chcę. Ostatnio dużo dość nagrywałam, starałam się nagrywać dość często, byłam dość systematyczna, bo byłam nagrywać filmiki raz w tygodniu. Niestety te filmiki niezbyt dużo miały oglądalność, nie każdy chciał oglądać. Nie wiem dlaczego, może tematy, które podaję, są mało interesujące. Nie wiem, może po prostu z tego względu, że jest wiosna i cieplej się robi i każdy woli wyjść na rower w wolnym czasie, czy nie wiem, czy cokolwiek, niż oglądać filmiki na YouTubie. Bo z tego co wiem, to zawsze w sezonie letnim, takim jak się robi ciepło, jest po prostu mniejsza oglądalność. No, tak sobie to wytłumaczyłam, ale nie wiem, jaka jest to prawda. No i stwierdziłam, że teraz, kiedy jest dużo czasu wolnego, można by było nagrywać tych filmów dużo, ale po prostu ja nie chcę, dlatego że, nie wiem, nie widzę takiej potrzeby, żeby klepać filmy bez sensu, po prostu jak czuję jakiś temat, który gdzieś tam we mnie siedzi, to ten temat nagrywam. Wiem, że może niektórym się to nie podoba, nie wszyscy się muszą ze mną zgadzać, bo wiadomo, jedni uważają, że ta roślina jest łatwa, a inni, że ta roślina jest trudna. Oczywiście, jak wszystkim mówię, to z perspektywy mojej, czyli z mojego doświadczenia. To nie znaczy, że jeśli ja mówię Wam, że to i to jest tak i tak dobre, to nie znaczy, że dla wszystkich to będzie dobre, tak? Bo każdy z nas jest inną osobą, inną jednostką i ma inne warunki w akwarium i tak dalej. Więc zapraszam Was dzisiaj na filmik o lawie wulkanicznej. Zapraszam do oglądania. Dawno, dawno temu, kiedy zaczynałam przygodę z akwarystyką, powiem Wam, było to jakieś 6-7 lat temu, jak zakładałam moje akwarium 72 litry, to bardzo, bardzo chciałam, bardzo, bardzo zastanawiałam się nad tym, czy sobie założyć akwarium na lawie wulkanicznej, ponieważ tak mnie zawsze, ja jestem taka, że zawsze coś mnie kusi, żeby coś zrobić innego, żeby to nie było to, co robią wszyscy, bo ja jestem takim troszkę takim kotem, który chodzi zawsze swoimi ścieżkami. Tak można to nazwać, tak czasami niektórzy mówią, którzy mnie znają, że ja nie chodzę tam, gdzie tłum, tylko troszkę swoją drogą. I tak ze mną jest. Niektórzy akwaryści nagrywają filmy tylko dlatego, że jest duża oglądalność tych filmów, bo po co nagrywać filmiki, które mają słabą oglądalność? A ja staram się nagrywać takie filmiki, które mnie interesują obecnie, którymi ja się interesuję, które ja lubię oglądać, a nie takie, bo mają dobre wyświetlenia. No wiem, to jest trochę bez sensu wedle niektórych akwarystów, którzy chcą czepać suby. No, fajnie mieć dużo subskrypcji, ale też fajnie iść swoją drogą, a nie drogą taką, jak idą wszyscy. Takie jest moje zdanie. Co do lawy wulkanicznej. Wtedy również planowałam założyć akwarium na lawie wulkanicznej, no ale stwierdziłam, że jestem takim trochę początkującym człowieczkiem. I dobra, niech będzie ten żwirek. Oczywiście od wielu, wielu lat staram się moje akwarium, znaczy się filtrację w akwarium mieć na lawie wulkanicznej. Bywało też tak, że miałam na zeolicie i to się super sprawdzało, ale od jakiegoś roku chyba, albo ciutkę mniej, mam na lawie wulkanicznej. Dlatego czasami zadajecie mi te pytanie: Hania, ale masz piękną, krystaliczną wodę. No to jest też jakiś plus, wiecie? To jest duży plus, bo lawa wulkaniczna mega, mega czyści wodę, a przede wszystkim nieźle produkuje bakterie nitryfikacyjne, tak mi się wydaje. Ponieważ moje akwarium jest naprawdę super zbalansowane i nawet kiedy mi się zdarzy wyczyścić filtr pod kranem, bo przypuśćmy się zapycha w tym czasie, kiedy nie mam podmianki, czasem tak bywa, jak jestem leniwa, nie chce mi się zbyt często czyścić filtra, to nawet wtedy nie ma jakiegoś, wiecie, problemu z tym. Tak więc jeśli chodzi o filtrację i lewe wulkaniczną, to Wam naprawdę z czystego serduszka polecam. Ale przede wszystkim chciałam powiedzieć, że nigdy nie czyściłam filtra zeolitu ani lawy wulkanicznej pod krajem, tylko samą gąbeczkę oczywiście, żeby było jasne. Samą gąbeczkę. Nic poza tym. Wam tego robić nie polecam, to jest bardzo, bardzo zły sposób. Na to mogą sobie tylko pozwolić osoby, które no, mają zbalansowane akwarium, ale tego nie powinno się robić w ogóle. W ogóle, bo to jest, moi drodzy, zło. Co to lawy wulkaniczne?
akwarystycznej, to bardzo mi się też to podoba, że jest ona bardzo porowata. I przypuśćmy, tak jak ja mam ją w filtrze, to jest super miejscem dla mnożenia się bakterii nitryfikacyjnych. Ale jeśli macie podłoże na przykład z lawy wulkanicznej, to też jest super miejsce do mnożenia się bakterii, ponieważ, jak mówiłam, ona jest porowata. Tam w tych małych dziureczkach, w tych miejscach mnoży się pełno małych. A co dzięki temu, to jest piękna krystalizacja wody. To już wam mówiłam na ten temat. Następnym plusem jest to, że lawa wulkaniczna nie zmienia parametrów naszej wody w akwarium. I to kolejny plus. Słyszałam również to, że w lawie wulkanicznej super się zakorzeniają roślinki, mchy i jakieś tam inne rzeczy, w sensie rośliny. No tego wam nie potwierdzę, bo nigdy tego nie miałam, więc mówię tylko wam o tym, co ja wiem z mojego doświadczenia. Tam działam, co oglądałam. Co mi się jeszcze podoba na temat lawy wulkanicznej, to to, że można ją kupić w różnych rozmiarach. Na podłożu, jako taki piaseczek delikatny, czy nie wiem, czy większe kamienie z lawy, takie wiecie, skałki, no i można super aranżaty z tego, także moje marzenie. Ja wam mogę polecić lawę wulkaniczną, jeśli chodzi o media filtracyjne do filtra. Jeśli chodzi o podłoże, to nigdy nie miałam, więc polecać wam nie mogę, ale jeśli chodzi o to, to jest lepsza niż wirek na pewno, bo jest bardziej bogatsza, chociaż to nie jest tak wiadomo, to nie jest podłoże aktywne, ale jest naprawdę fajnym podłożem, więc to by było chyba na tyle w dzisiejszym filmiku. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, życzę wam dużo, dużo zdrówka i wszystkiego, wszystkiego najlepszego, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi i tak dalej, wiecie, o co chodzi. No. Trzymajcie się cieplutko, przysyłam wam gorące buziaczki, pozdrowienia i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, 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 pa. O Jezu, zabrakło mi głosu. Pa.